terapia mięśnia skroniowego wewnątrz jamy ustnej. Prosimy pacjenta, aby lekko otworzył usta. Następnie palcem wskazującym poruszamy się wzdłuż szczęki do ostatniego zęba trzonowego. Potem kierujemy się za nim bocznie i ku górze, szukając wyrostka dziobiastego żuchwy. Punkt ten może być bolesny dla pacjenta. Jest to okolica przyczepu mięśnia skroniowego, który należy przytrzymać aż do wygaśnięcia bólu i rozluźnienia. Powtórzmy to jeszcze raz. Prosimy pacjenta, aby lekko otworzył usta. Następnie palcem wskazującym poruszamy się wzdłuż szczęki do ostatniego zęba trzonowego. Potem kierujemy się za nim bocznie i ku górze, szukając wyrostka dziobiastego żuchwy. Punkt ten może być bolesny dla pacjenta. Jest to okolica przyczepu mięśnia skroniowego, który należy przytrzymać aż do wygaśnięcia bólu i rozluźnienia.